Ilu Goliatów zabił Dawid. No, ktoś się i takie proste pytania tu zadaje. Wcale nie jest takie proste. Oczywiście, jeśli chodzi o tego z imienia Olbrzyma, czyli takiego człowieka, górującego metr czy więcej wzrostem nad innymi, bardzo silnego, z, mającą, mającego wielką włócznię, tarczę i miecz, Dawid zabił. O wiele więcej takich olbrzymów, ale zaraz powiem, jak to się stało. Tam mamy w tej historii Dawid Goliat, prostego chłopaka, kij, proca i kilka kamieni. Nie? Czyli tu naprawdę samodzielnie i prostymi metodami, dzięki zaufaniu do Boga, zabił tego Goliata. Ale otwórzmy sobie drugą księgę Samuela, to jest rozdział 21. 15 werset. Gdy pewnego razu znowu wybuchła wojna między Filistynczykami a Izraelem i Dawid wyruszył wespół ze swoimi wojownikami, podkreślam, wespół ze swoimi wojownikami, aby stoczyć walkę z Filistynczykami, a Dawid był zmęczony. Postanowił wtedy Iżbi Znot, potomek rodu olbrzymów, którego włócznia ważyła i tak dalej, i tak dalej. Postanowił zabić Dawida, lecz Abiszaj, syn Seru, i przyszedł mu, czyli Dawidowi, z pomocą, ugodził Filistyńczyka i zabił go. Czyli mamy kolejnego giganta, olbrzyma, którego, no nie sam Dawid już, ale zobaczcie, Dawid od tamtego czasu, kiedy miał tylko kij i proces, stworzył wspaniałą organizację, wspaniałą armię. I teraz, że tak powiem, tych olbrzymów, tych goliatów, załatwił więcej. Warto więc pamiętać, że kiedy chcemy rzeczywiście wielkie dzieła Boże realizować, musimy skupić wokół siebie innych, musimy razem się szkolić i musimy razem zgodnie działać. Musimy mieć organizację, a na imię jej: Kościół Jezusa Chrystusa.